dzisiaj kupimy wszystkie zaległe dodatki w toce. Jest ich dość sporo. Nie mam pojęcia, ile na to wydamy, ale musimy nadrobić ogromne zaległości. Jeśli też uwielbiacie grać w tokę, koniecznie zostawcie kciuka do góry, żebym wiedziała, że chcecie więcej odcinków właśnie z toki. Zaczynamy. I tak zobacz, oprócz nowych dodatków mamy tutaj coś, co wychodzi dzisiaj. Jak co? Mamy 26. Co to jest? To jest domek na drzewie, czy nie, to jest dom? To jest kaczuszkowy dom. Sprawdźmy, czy już jest w sklepie. O matko, żeby on był, błagam. Do sklepu. Tam była żaba, żaba król tam była. Nie, tam była kaczuszka, kaczuszki jedzą żabki. Czy my tutaj mamy? Chyba jeszcze mamy tego. Pakiet różnych wdzianek, ale... Wow. Basen zewnętrzny? Nie, no to nie jest to. Nie ma go jeszcze. Widać, że już by ci się pokazał. Na samym początku zawsze jest tak. Masz rację. Dobra, widzowie, to w takim razie co? Czekamy. Udało się, poczekaliśmy trochę i mamy ten dodatek. Kosztuje 9,99. Kupiliśmy go i teraz zobaczmy, co takiego na nas tutaj czeka. To jest chyba kiedyś coś związanego z ogrodem, jeśli się nie mylę. Myślałem, że to będzie jakiś ten taki dodatek typu szkoła, czy coś takiego. Następne są nowe, czyli to będzie ten. Tutaj go damy, bo będzie wśród drzewek, a to jest wśród właśnie chyba lasu. Taki... Tak, to jest właśnie taki ogrodowy, tylko czekaj. Czekaj, gdzie on jest? To jest on? To jest altana? Ej, czy tam był ślimak? To jest chyba kamper i altana. Ależ to. Dobra, zbudowało się. Jej! Wydawało mi się, że był ślimak. Kurczak, 100% co, kurczak. Co, kurczak? Ślimak na pewno był. Kurczak, 100%. No tutaj był, ale... Aha, jest kurczak. O, patrz. No jest kurczak na tym. Mogę otwierać bramę i jest ulica Toka Boka, jest ulica Kitek, ty to rozumiesz? Poczekaj, ale gdzie jest nasz domek? Bo ja teraz tego troszeczkę nie rozumiem. O matko. To był podjazd, tutaj wjeżdżasz autem. Ej, czy są auta? Nie, no chyba nie będzie aut. Muszą być. Zabawkowe to będą. Kamper. Będzie kamper, 100%. Nie no, co to jest? Jest kamper, mówiłam ci, że jest auto. No Kitek. Ale to auto kiedyś było już. Kaczuszka. O matko, kaczuszka. Kaczuszka i altana. Dobra, gdzie jest Kitosław? Cała alt, a sorry. Musi mu finka z Kitkiem. Wydać, nie może być tak ładnie. Ja cię ubrałam, bo znowu mi się troszeczkę zresetowała. To jest super. Stary kitek, nie o tego mi chodziło. No, o którego, no? Gdzie jest mój kitek? No tu jest kolejny kitek. To jest stara, mówię. Wydaje mi się, że wszystko się pokopiowało razy kilka. Tu jest stary kitek z tym. Tak jak wiecie, Toka lubi się psuć, więc no niestety. Tak jak wiecie, Toka lubi mi się psuć. Nie, no wydaje mi się, że... Napiszcie w komentarzu, czy chociaż raz zepsuła wam się Toka. Zobaczymy, ilu nas jest. Dobra, zostaje stary kitek. Dzień dobry wszystkim. A ja mam problem. Bo ja nie widzę tutaj mufinki. Była mufinka, ale bez koszulki była. To była stara mufinka. Nie, to była mała mufinka. Nie, no mówię ci poważnie, tak. Niestety małej mufinki dzisiaj z nami nie ma i nie będzie. Przerwa techniczna, no nie ma mufinki, no żartujecie sobie chyba w tym momencie ze mnie. W stworzonych postaciach, ostatnie są stworzone. No patrzyłam już. Była, o tu jest. To jest stara mufinka. Jak stara? Nie chcę starej. Dobra, bierz starą mufinkę. Jest mała jeszcze mufinka, będziesz małą mufinką. Ja nie. O, nie ma mufinki, cztery są. Wreszcie, dobra, słuchajcie. Ładnie tu. Bardzo. Dobra, poczekaj, czy tu jest żaba? Takim kempingowym. No a zobacz, tu może być, zawsze powinna być żaba na kamieniu. Jest do kupienia żaba. Co mi żaba do kupienia? Chcę żabę po prostu. Masz tutaj pojemnik na żabę, w sensie, że talerzyk na żabę. No to jest talerzyk żabkowy. A to? Nie wiem, czy może... głośnik. Nie, coś z tego wyjdzie, to jest na kwiatki. Tam możesz kwiatki posadzić 100%. Myślisz? Tak, zobacz, weź sobie te... O, lilie wodne? Nie, albo... Zepsułam, most zepsułam. Mufika, lepiej ty już nie... Weź tego kwiatka, weź kwiatka. Tego? No i posadź tam, to specjalnie na kwiatki. Mi się wydaje, że to no, ta potrzeba... Tam. Nie da się. Da się, na 100%. Kwiatek, to do tego pewnie trzeba jakiś roślinek. A, może nasiona, no, ej, racja. Mówię. To są stare tego rzeczy. Tego nie chcemy. Tutaj jakieś... O co chodzi z tym? No nie wiem, to jest pewnie Koło. Ptaszko... Żaba. Żaba. Kul żaba. Kul żab. Tu jak się pewnie pocałuje żabę, to będzie się mieć księcia w toce. To jest jakiś śpiwór. To jest koc piknikowy. Jesteśmy, patrz, pod sakurą, serio? Jesteśmy w Japonii, przecież zrobimy tutaj mega piknik. Dobra, a gdzie jest domek? To się nazywa hanami chyba, coś takiego. Co? No, jak to domek, no tutaj masz kamper. Czy to jest japoński dodatek? Nie wiem. Tak troszeczkę można byłoby damy powiedzieć. Damy tutaj ognisko, Kitek, idziemy na piknik, co ty na to? Dobra. No idziemy na piknik, nagrywamy to widzowie dla was o 12 w nocy. Co to jest? No, troszeczkę późno jest, ale wiecie, czego się nie robi dla nowego dodatku. Tak, to weźmiemy sobie, tutaj będą jakieś siedzonka, ławeczkę damy sobie tutaj i ładne rzeczy podobają mi się. No, są ciekawe. Hamak. Hamak! Nie no, hamaki nie są fajne. Jak to nie? Hamaki jakieś... nie, bo się najgorzej jest jak spadniesz z hamaka, no, wiesz jak boli? No to ja spadłam w igły, no nie było miło. No to widzisz, mówię, hamaki są najgorsze widzowie. Takie coś mamy nawet na wejście.
albo to będzie śliczne. No dobra, co my jeszcze mamy w tym dodatku? I jakaś taka kamperowa, nie wiem czy ona była, mi się wydaje, że ona jest nowa, no bo nie, to są stare rzeczy. Nie, to są raczej stare rzeczy, tak, ja myślę, że ale raczej... Ale przyda nam się taka kamperowa. Dobra, weź ty mi powiedz, co jest w domku, bo ogród zwiedziliśmy, a domku, gdzie jest domek? Kaczuszką. Co to jest kaczuszką? Przecież ci pokazałam domek, kamper. To jest domek? No tu nie ma domku. Jak to nie ma domku? Kitek. No jedź w prawo. Ja ci właśnie robię piknik. Nie, jedź na sam koniec, zobacz, czy nie ma domu. No to jest koniec. No, ty żartujesz chyba sobie. No nie żartuję. Czyli ten dom polega na tym, że nie ma domu? O, będziemy podgrzewać ten czajniczek na ognisku. Nie, no nie, no sobie zostałem oszukany. Kupiłem dom i nie mam domu. 9 zł zmarnowane. No, patrz, to jest totalnie japońskie. Czuroski. Przecież w Japonii kochają czurosy. Tak, i obważanki. To nie jest to z obważanek. Widzowie, to mini burger. Nie, to z obważanki. Tylko jumbo. I patrz, no przecież takie są w Japonii. To są japońskie. Japoński dobra, dodatek. Dobra. A gdzie jest tylko żaba? Nawet... No okay. I zepsułaś. No i zepsułaś. Gdzie jest żaba? Pianki na ognisko. Dałam ci przecież tam to z żabą. To się przyda tutaj. To jest pan krzesełko. No tak, tak, tak. Pan krzesełko. I ale... jeszcze zobaczmy, co my mamy nowego. Pielianych raczej a możesz wejść w rozpiskę, co takiego dostaliśmy? Da się sprawdzić w tym momencie? No możesz, tylko trzeba wyjść stąd. Ja bym sprawdził jeszcze, co takiego dokładnie jest, żebyśmy nic nie pominęli, bo czasami zdarza nam się pominąć przez to, że nie pokazujemy wszystkiego. Racja. Dobra, idziemy w takim razie do sklepu i ty skontrolujemy wszystko, co było w tym dodatku. Dodatek w sumie nie był z tych najdroższych, bo najdroższe to chyba były około 15 do 20 zł, a on kosztował, i tu jest sklep, 9 zł to jest tak tanio. Tak szczerze na tokę to jest jeszcze tanio. Właśnie widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy kupili, tak jak wcześniej powiedziałam, pozostałe dodatki. Czyli ten, ten i ten. I jeszcze chyba ten. O matko. To napiszcie w komentarzu dodatek. Dobra, a który to jest dodatek, który kupiliśmy? On tu w ogóle jest? Przedpremierowo? Jest. Oj, obok co było? 61 mebli, 39 dekoracji, 4 ścian? Po co ścian? Mówiłem ci. Można to drzewo z sakurą kupić. Okej, okay, albo można ślimak, to... masz rację. No, a i zobacz, tam jest jumbo drzewo. Kurczak. Ej, ja nie wiem, naprawdę, tu jest dużo rzeczy. Żaba. Żaba. Możesz zmienić. To? A, bo można ten płotek pewnie zmienić. Płotek 100%. Ok. I tu można sprzedawać te jedzonka, które będą na piknik. Dobra, rozumiem. A coś z tym drzewem? Można na nim siedzieć? Wow, ładnie tutaj ktoś to zrobił. Naprawdę sztos. Dobra, Kitek. Ale powiedz mi ja jedną rzecz. Teraz, co to są za dodatki? No, to jest przytulna restauracja. My się wtedy zdecydowało i to u ciebie kupiliśmy. Aha, dobra, już myślałem, że coś dodatkowego było oprócz tego, nie, jednak nie. Dobra, kupimy pozostałe na innym odcinku, Kitek. Teraz ja się zajmuję urządzaniem tego i pokażę widzom, jak ślicznie mi się udało to udekorować za 5, 4, 3, 2, 1. Zapraszam, zapraszam ja i mała mufinka i tutaj Wednesday ukryta. Zapraszamy do naszego przeuroczego świata. Zamykamy bramę, bo już impreza jest zamknięta. To skacza impreza. Dobra, Wednesday, wiem, że nie obraź się, proszę cię, musi ktoś stanąć za wadą. O matko, nie, ja bym do niej nie podszedł, jakby sprzedawała mi coś. No ale już kupiłeś od niej lemoniadę. Nie, 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 wtedy było pusto. Teraz bym nie podszedł. Nie mogę znaleźć plakatu na to miejsce tutaj. Próbowałam cokolwiek tam powiedzieć i się nie da. Czy tam jest miejsce na krampeta? Patrz. Tak, tak, to jest, bo to jest mini burger. Po to, że krampet sprzedaje mini rzeczy. Ej, sztosik totalny. Okay. Szkoda, że nie da się nic więcej tutaj zrobić. Tutaj nawet Lilo przyszła. Szkoda, że Stitcha ze sobą nie wzięła. Tu z tyłu nawet mogłam powiesić te kwiatuszki. Fajnie, można tutaj ingerować. Lampy mogłam zawiesić. Tu była po prostu jak te takie ej, fajnie, lampiony. Naprawdę. No, to już tu było i to już świeci. I patrz, tutaj stoisz, a na poduszce siedzisz. Do tego masz bidon i sobie pijesz tą kaczową... kaczową herbatkę. Tak. Niech będzie kaczowa herbatka. Tak. Kacza, herbata! Tu można sobie robić pianeczki nad ogniskiem. Mamy tutaj koszyk. Nawet to są takie płatki róży, było romantyczniej. Dzień dobry wszystkim! O matku, Kitek, co ty masz? Ja należę... Poczekaj, poczekaj, proszę zostawić mnie. Należę do klubu wąsaczy! Super, okej, okay, dobra. W tej altanie, powiem ci, nie mogłam położyć tego. Stój, czy postać, jak to wygląda? Że prukasz. Bąbelkami. W tej altanie nie mogłam postawić tego. Tych serio? Pów, no to było no to słabe. Słabe. To minus. Ale... Tutaj mamy hydrant z wodą. Okej, okay, a gdzie jest żaba? No właśnie nie znalazłam. Nie ma żaby? Nie ma. Ale chciałam w ciki tak pokazać, co się zacięło. Skarpetka mi się zacięła. Poczekaj, i sobie, ja nie wiem, jak to się stało. Ja wiem, jak to się stało, ponieważ teoretycznie to jest domek. Teorii. Sprawdź, czy możesz wieszak tu powiesić. Wieszak? Na obraz. Na obraz gdzie kojarzysz. Ej, to będzie mocne, jeżeli będzie się dało. To będzie najlepszy dodatek, bo potem usunęli takie możliwości, a takie tutaj... triki, no. Tak, a tutaj na przykład taki... Nie, nie da się. Ciekawe. To jak ja tą skarpetkę powiesiłam, widzę. Ale coś innego się da? A na pewno na domie? Czekaj. Półka? A tu, bo tu jest dom. A na przykład ten inny haczyk. O. Na przykład taki. Nie, nie da się. Nie da. A na drzewie? Nie, nie da się. Ej, to po prostu coś ci się ścięło. A teraz chciałam ci pokazać, jak na wszystko bajecznie nocą, bo tutaj mam wszędzie lampki zapalone. I popatrz, jak tutaj wszystko ładnie świeci. A jeszcze, a nie, te są zapalone. Dobra, ej, nie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jesteśmy w Japonii, widzowie, jest przeurocze, bardzo mi się to podoba, no Wednesday. Wednesday nie jest zadowolona. Tak. Ale i tak mi się to bardzo podoba. Jest super, i patrz, znalazłam. Czemu mam czapeczkę urodzinową? Ale znalazłam przynajmniej tego kitka, więc nie narzekaj. No, nie narzekam, tylko się pytam, czemu mam czapeczkę urodzinową. Kto ma urodziny? Dajcie znać,
wam się podoba ten dodatek. Ja oceniam go 10 na 10. Jeśli chcecie, żebyśmy kupili pozostałe dodatki, pamiętajcie, zostawcie komentarz dodatek, a my kupimy wszystkie pozostałe. Wszystkie! Sprawdzimy, czy są tam krampety. Buziaki, pa!